Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z supermarketu. Wiecie, co jest najlepsze? Jest 27 czerwca i aktualnie patrzę sobie na aktualizację. Jest mega fajna, fajnie, że się postarali w końcu coś zrobić dla tej gry. Pierwsze co, mamy coś takiego jak zmodyfikowano te osoby, które pracowały w magazynie. Teraz mogą podnosić pudełka tutaj, gdzie zamawiamy, bo wcześniej tego nie można było robić. I nam tutaj dają do magazynu. Też powiększyli magazyn, dali więcej opcji tam kupienia magazynu. To jest super. W końcu możemy, kurczę, super nazwać nasz storage. Na to właśnie czekałam. Kolejne to jest malowanie sklepu farbami. To też jest super. Wykładanie kafelkami. Świetne. I mamy nowe szelfy, czyli te fridże i w ogóle kolory są z tego co widzę, no wprowadzili optymalizację, również można, dodano duży stojak, zmienił model stojaka, oddzielono sortowanie, oświetlenie magazynu, no naprawiono u klientów płacących mniej niż powinni, to nam się nie zdarzało, ale były takie sytuacje, bo widziałam. Okej, to na tyle, a my już przechodzimy do gierki, fajna aktualizacja. Witam was w grze. I za pierwszym razem, jak odpaliłam grę, to trochę nie dowierzyłam. Dowierzam. Pamiętacie, jak miałam ten Nexus mody w tamtym odcinku? To było jakiś miesiąc temu chyba. I było wszystko fajnie. No aktualnie po tej aktualizacji to mi wyrąbało praktycznie wszystko, czyli zobaczcie sobie. Nie ma tych wallpaperów. Tutaj w ogóle jakby to mi się zbugowało. Ten płyn, proszek, ubrania, ciul wie co. Nie ma tych palet, które miałam. I oczywiście chyba trzeba wszystko wgrywać od nowa, żeby to zadziałało. Zobaczcie sobie, nawet mi zamrażalkę wywaliło. Także moi drodzy, chyba zaczynamy od nowa i bez modów, bo jeżeli będzie się tak działo cały czas, no to niestety będzie to wszystko wywalało. Mamy też shelfsy, mamy jakieś fridże, mamy totalnie, no różne te rzeczy tutaj. Możemy pokolorować je, to jest fajne. Mamy ten paint, no, że możemy pomalować ściany i podłogę w ogóle, że możemy te produkty zrobić. A jak się robi o matchment? O, można story name za 250, entrance po 60, oczywiście złotówki zostały. Więc to jest fajne. Tu mamy storage, no i faktycznie coś tam pomyśleli. Hiring, czyli zatrudnienie. Mamy selekcjon. Oczywiście tu mamy co do zapłaty i licencję. No szczerze mówiąc, to jak weszłam do gry, to mi się odechciało w ogóle grać. Bo jakby troszeczkę ten supermarket już prowadzę i wiele rzeczy mam, a żeby aktualnie to wszystko odrobić, to wydaje mi się, że ja potrzebuję kredytu, bo mam 400, no 500 i nie wiem jak się tego pozbyć. Więc moi drodzy, ja w tym momencie sobie zrobię tak, że... Kurwa. No, będzie ciężko. Że ja sobie spróbuję te mody z powrotem wgrać. I zobaczymy, co to będzie. Powróciłam do was. Okazało się, że mod z paletami blokował wszystko. Zobaczcie sobie, wszystko tutaj powróciło. Mam to. I jest to, więc te palety po prostu bardzo, ale to bardzo wszystko psuły. Także nie będę musiała dużo zaciągać, to jest super. Z tego się mocno cieszę. Także moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy sobie oganiać sklep, żeby on ładnie wyglądał. Także pierwsze co, najpierw go otworzymy. Niech się toczy to, co chce. Drugie co, jaką proponujecie nazwę do naszego supermarketu? Bo oczywiście gram razem z wami, jakby nie było, więc tutaj bardzo byłoby mi miło, gdybyście mogli mi cokolwiek tutaj jakąś informację dać. Oczywiście spłoszczenie też nie działa, to mówię od razu. Po prostu nie działa. Ale tekstury polskiego chleba widzę też już nie działają, bo działały. Ajajajaj, czyli to wszystko tam nie działa, ale tutaj chyba w kompie działa. Poczekajcie. Nie. Nie, płatki olej, tak, nie działają też tekstury, które się wgrywało. Także... No niestety... Będzie tak jak jest.
Znaczy nie, no działa tam jakieś prince polo, drażetki, płatki. Coś tam działa, ale nie wszystko, jak widzicie. Nie wszystko, bo mamy tutaj teksturę Suprema. Widzicie normalną teksturę tego, co było. Tego płatki. Krokapiki są. Widzicie, powróciło do stanu pierwotnego. Nie ma tych płynu do szyb ani nic takiego. No jakby. Niestety tylko i wyłącznie jest to, co tak naprawdę było. Szkoda, że też nie ma tego, ile mamy na stanie, bo to powinni na pewno zrobić, nie no. Papier toaletowy, mamy to napisane. Niby ten polski jest, ale jednak go nie ma. Ciekawe, czy oni go wezmą. Idziesz? Nie idziesz po niego, bo chyba on nie ma miejsca, dlatego. Dobra, to ja go wezmę. No i jest papier toaletowy, który może być tu. No i dwie role tylko. To jest najgorsze. A czekajcie. Jedrop. No i weźcie to. Dobra, zajmijmy się czymś innym. Na razie niech to tak sobie będzie. No niestety. Mamy te shelfsy, mamy fridge. Lampy. Mini fridge. Okej. Jakieś takie inne półki mamy. Mamy te farby właśnie, że możemy na kolory różne. Mamy podłogę. Podłogę by było fajnie zrobić. O. Ju, tam. Aha, bo są tylko, że 10 unitów. O matko, to drogo. Powiem wam drogo, szczerze mówiąc. Ale zaskoczyło mnie sam fakt, że oni coś takiego chcą zrobić, nie? Że robią coś takiego. Jeszcze wiem, co bym chciała. Nazwę po prostu zmienić tutaj. Naszego sklepu, jak już będę wiedzieć, jaką wybraliście. Exchange position. A jakieś. Dobra. Co mam przesunąć? Aha! Okej, to nie było. No i tu też mamy, że możemy size zrobić. Tu możemy, że taki mały. Możemy kolor zmienić w ogóle. Możemy zmienić bankro, czyli podłoże. No też okej, ale jakoś bardzo mnie to nie zaskakuje ich tempo robienia tego. Więc w tym odcinku chcę wam tylko pokazać, co tak mniej więcej się zmieniło i jak to wszystko rusza do przodu. Na pewno wywala mody. No to już jak macie mód, to mód z paletą proszę wywalić i będzie wszystko git. Tutaj co jest? Nie mamy chyba tej. Makaronu nie mamy. Makaron. Makaron. Ja czekam na jakiś taki lepszy. Ale też te tekstury teraz. Zobaczcie sobie, ja mam tu teksturę inną od makaronu. I widzicie, przychodzi mi, on jest inna tekstura. W tym momencie po prostu muszę coś zrobić z tym, znaczy zobaczę, czy te tekstury jeszcze działają jakoś, czy ja ich nie trzeba jeszcze raz wgrać, ale jak palety próbowałam, to wywaliło całe, jak widzieliście. Aktualnie jest wszystko w porządku, a jak gram znowu z paletami, to znowu się spieprzy. Także nie ma co kombinować. Będę chciała zobaczyć, co z tymi teksturami, bo na komputerze one są. O, zobaczcie sobie, jako taco spring, Coca-Cola, sok pomarańczowy, wafelki. Ale tutaj już w grze, no niestety te tekstury nie działają. Lubella Expert, no i widzicie, mąka tortowa, też są te nazwy, ale no jak oni tutaj... Makaron. Mąka puszysta tortowa, nie ma innego makaronu. Panie, panowie, proszę mi się tu... O, proszę. O, i on faktycznie wziął to pudło. No, i świetnie. I teraz można zamawiać i tylko pudełka będą sobie zbierać. Dobra, tu jest ogarnięte. Tutaj mi się żelki kończą. Tu mi się... Nic nie skończyło. Tu mi się skończyła kawa i herbata. O, chleba tostowego też nie mam. No i kurna, ten chleb tostowy. Tost, a maślany. Ta, zamówimy. Teraz damy jeszcze, co ja tam miałam? Kawa. 5, a dlaczego by nie? Herbata. Wizje Early Grey, a tam jest coś innego. Dobra, i oni sobie będą to zbierać, tak? Bo ja jeszcze popłacę te rzeczy w banku. Bank.
Nie chcę już brać żadnego kredytu, dajcie mi spokój z tym kredytem. Bilstu, rachunki. Bo mam za mało, no tak. Ojeju. O, to jest ciekawe, co tu się wydarzy. W ogóle te światła zmienili, zobaczcie sobie. One już nie dają takiego fajnego światła, jak dawały, tylko jest ciemno jak w dupie. Już zmienili to całkowicie, widzę. Od kamieniarza. No, od kamieniarza też może nie być. No, fakt. Papier do dupy też trzeba zamówić. Od kamieniarz. Ody. Kamieniarz też. O kurde, przecież ja nie mam pieniędzy. O, jeszcze. Brakuje jeszcze chwilę. I już będą sobie zbierać. To się wywaliło. Papier do dupy pewnie. No, ale szyby też takie zmienili. W ogóle te szyby były kiedyś? Jakieś inne takie szyby są. Właśnie sobie, jakieś dziwne takie. Jakby lustro weneckie. No i dalej mamy to, że do 9 to jest. To tego też nie zmienili. Dobra. Moi drodzy, to tyle w tym odcinku, bo chciałam wam pokazać aktualizację i sama zobaczyć, czy faktycznie wszystko działa. Powiedzcie mi, czy u was wszystko działa, bo u mnie nie. No, cześć, pa.